porwania, wzięcia czy uprowadzenia, które przypisywane są przybywających do nas z otchłani kosmosu przedstawicieli innych światów, tak to nazwę, mają miejsce nie tylko w naszych czasach, ale miały miejsca we wszystkich epokach historycznych. O takim wydarzeniu opowiem dzisiaj w moim nowym filmie. Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawię Wam taką niezwykłą historię z czasów jeszcze I wojny światowej, która właściwie do dzisiaj krąży jeszcze w różnych czasopismach ufologicznych i w literaturze ufologicznej. Jest tam, że tak powiem, zapisana jako niezwykły przypadek porwania, tu cytuję, całej kompanii wojska przez UFO. No ja sam dowiedziałem się o tej historii już dosyć wcześniej, bo w późnych latach 80., kiedy zacząłem się zajmować tą tematyką, no ale lata minęły, no i jako, że dobrałem się wreszcie do tych informacji na ten temat, że tak powiem, bardziej szczegółowych, postanowiłem po prostu tą zagadkę Wam tutaj przedstawić, gdyż ona często troszeczkę mylnie jest w tych czasopismach przedstawiana, a udokumentowana jest jako po prostu przypadek, który się na 100% wydarzył i kropka, koniec. Kompania zniknęła przez UFO i nie ma tu dwóch słów. Czy aby tak naprawdę było, spróbuję Wam dzisiaj to wyjaśnić. A było tak. Otóż wojna, jak wiadomo, pierwsza wojna światowa rozpoczęła się w 1914 roku. Niedługo będziemy mieli 100. rocznicę tego wydarzenia. Jak ona się zaczęła, no wszyscy wiemy, nie chcę tu tam wspominać o Sarajewie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o prawdziwych przyczynach jej wybuchu, no to oczywiście można tu temat rzeka. Może kiedyś nagram na ten temat też jakiś film. Ale dzisiaj właśnie o tym dziwnym wydarzeniu właściwie z pola bitwy, które miało miejsce, które leżało na terenie Turcji, na terenie dzisiejszej Turcji. Mowa tu o słynnej kampanii galipolskiej, która rozpoczęła się w 1915 roku, kiedy to połączone siły brytyjsko-australijskie i nowozelandzkie uderzyły na armię turecką. A działo się to wszystko tutaj. Tu mamy Turcję, tu mamy półwysep Galipoli. Tu to się wszystko wydarzyło. Tak dla przypomnienia, pokazania, gdzie to w ogóle miało miejsce. Tu ale muszę zaraz na początku pewną rzecz wyjaśnić, która w tych różnych publikacjach na ten temat, na temat tego dziwnego przypadku krąży w sieci. Otóż tam jest podana miejscowość Anzac, że było to na miejscowości Anzac, jak tu widać, Anzac Bay, Zatoka Anzac i tak dalej, i tak dalej. Takiej miejscowości nie ma. To jest już właśnie tak, zaczyna się czasami, jeżeli się chce coś dogłębnie, że tak powiem, zgłębić, nagle okazuje się, że często autorzy po prostu, no nie wiem skąd oni to biorą, przeważnie może z takiej jakby szybkości dochodzeń i chęci rozpowszechnienia, sprzedania takich informacji, no i się wkradają takie błędy. Więc nie ma tej miejscowości Anzac, tu troszeczkę może uda się to powiększyć. Otóż Anzac jest to skrót po prostu, oznacza Australian and New Zealand Army Corps, czyli po prostu połączone siły australijsko-nowozelandzkie. I one tutaj wylądowały. No to była, gwoli ścisłości, powiem, że była to jedna z pierwszych operacji desantowych w historii nowoczesnych wojen. Pierwsza wojna światowa była pierwszą wojną, w której udział brały, że tak powiem, wszystkie znane nam do dzisiaj gatunki broni, czyli lotnictwo, marynarka nawodna i podwodna, a także oczywiście
broń pancerna, która była pierwszy raz w czasie I wojny światowej użyta, broń chemiczna, czyli można powiedzieć broń masowego rażenia, czyli chemiczna i biologiczna. Oprócz tego oczywiście karabiny maszynowe, które na bardzo szeroką skalę zaczęły mieć zastosowanie, jak wiadomo, ze straszliwymi skutkami. Ale wróćmy tutaj do naszej tutaj historii. Otóż, co tu się wydarzyło? Tutaj pokażę Wam jeszcze może taką ciekawostkę małą. Tutaj, zobaczcie, tu tak wygląda ta właśnie ta zatoka, ta Anzac, że tak powiem, zatoka. Tu widać tych żołnierzy, zdjęcie z I wojny światowej. Tutaj, czy też, o, to samo, może tutaj połączymy, no dobra, to chyba coś tutaj pochrzaniło. No dobra, nieważne. Tutaj mamy drugie takie zdjęcie, widzicie, jest bardzo podobnie właściwie, jak sobie jeszcze trzecie zobaczymy. Wszystko to, ale są oczywiście zdjęcia z inwazji z 1944 roku. Czyli powiedzmy parę lat później nad Francją. Dlaczego ja to pokazuję? Pokazuję go po prostu z tego względu, iż w czasie tej inwazji tutaj, ten D-Day z 6 czerwca 1944 roku, cała generalicja i całe sztaby taktyczne, że tak powiem, czerpały z doświadczeń właśnie tego desantu, że tak powiem, który odbył się tam w 1915 roku w Gallipoli. To taka tylko ciekawostka. No ale cóż się tam wydarzyło na tym Gallipoli? Otóż powiem Wam, jak to jest przedstawiane w prasie, że tak powiem, ufologicznej i w różnych publikacjach, jak również w internecie. Otóż jest tam historia opowiedziana o pewnej kompanii wojska, która wyruszyła, no w niektórych źródłach się mówi, że wyruszyła do ataku, w innych, że miała zająć jakąś tam pozycję. W każdym razie powstała z okopów, a było to według różnych źródeł. Jedne mówią o 122 osobach, jedni o 180, jeszcze inne o 250 żołnierzach. Wiadomo, że kompanie w czasie wojny są trochę mocniejsze. W czasie pokoju mają około 50 żołnierzy, w czasie wojny 250 i czasami 300. No ale otóż co się stało? Żołnierze ci wyszli z okopów, byli oczywiście obserwowani przez punkty obserwacyjne i wyruszyli po prostu na swoją pozycję. W czasie posuwania się do przodu zauważono taką dziwną chmurę, która często właśnie jest opisywana w źródłach, które tą historię opisują, jako chmura jak chleb, jak bochenek chleba. Czyli sugerowano, iż było to coś bardzo mocno, coś materialnego, nie jakaś tylko para, mgła, tylko coś zbitego, twardego. W każdym razie ci żołnierze szli w kierunku tej chmury, powiedzmy. Wszyscy weszli do tej chmury. Ta chmura uniosła się i odleciała. Natomiast po żołnierzach nie pozostało ani śladu. I tak rozpoczęła się legenda zaginionej kompanii. Ja sam wcześniej, czytając tę historię, w wielu różnych wersjach, w wielu różnych czasopismach itd., byłem zawsze no, bardzo podekscytowany i często sam ją jako taki przykład niesamowitego zdarzenia podawałem innym. Jednak po latach dochodzeń w tych sprawach, no, według mnie fakty się troszeczkę inaczej, że tak powiem, przedstawiały. Ku mojemu zdumieniu zresztą na początku, no, ale powiem od razu z góry, że mimo wszystko wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, ale pozostał pewien taki rąbek jakby tajemnicy w tym wszystkim, który do dzisiaj nie pozostał rozwiązany. Ja Wam teraz opowiem, co się właściwie naprawdę stało. Postaram się Wam po prostu przedstawić to, do czego moje dochodzenia doprowadziły w tym sprawie i co właściwie się tam stało. Ale przedtem
pokażę Wam taki tutaj, właściwie przeczytam Wam, postaram się, no może powiem dokładnie, przetłumaczę Wam pewien taki tekst, który znalazłem na ten temat w pewnej książce. Otóż jest tam jakoby dokument podpisany przez kilku świadków, którzy to naocznie, to zniknięcie, że tak powiem, no widzieli, czy przeżyli. I co jeszcze ciekawe jest w tym wszystkim, ten opis tego znajduje się w tej oto książce, ja tu pokażę tutaj. Ona nazywa się, o tutaj, Tajemnicze zdarzenia, tak może to przetłumaczyć, tajemnicze wydarzenia. Sama ta książka jest bardzo dziwna, ponieważ powiem Wam, co tu takiego dziwnego jest w niej. Otóż nie ma autora. Tak, jest jedna książka, którą mam, w której nie ma autora. Cóż, ale różne przyczyny mogą być tego niepodawania się, ale nie ma nawet pseudonimu, nie ma nic. Nie ma autora. Jest książka, nie ma autora. To jest zagadka. No, ale Wam pokażę, przeczytam, co tu się otóż stało. Otóż będę oczywiście bezpośrednio tłumaczył, także może to trochę być takie, jak to z tłumaczeniem bywa. No, ale może się uda. Więc tak. Owy świadek napisał raport z tego powodu do swoich przełożonych i ten raport wygląda mniej więcej tak tutaj. 21 sierpnia 1915 roku. Zdarzenie to jest, opisuje tu bardzo dziwne zdarzenie, które wydarzyło się dzisiaj. Na odcinku na wysokości wzgórza 17. Tak pisze tutaj ten autor tego, tego dokumentu. I pisze on następująco coś takiego, że w czasie poranku pogoda była bardzo dobra, bez żadnej chmury na niebie. Zapowiadał się bardzo dobry dzień, bardzo pogodny dzień, taki, jakiego można oczekiwać nad Morzem Śródziemnym. Jednak był wyjątek. Na górze wisiało sześć dziwnych, chlebopodobnych chmur, które wszystkie wyglądały identycznie i wisiały nad szczytem wzgórza numer 60. W czasie moje takie jakby wyjaśnienie, w operacjach wojskowych wzgórza są numerowane, dlatego tu więcej się takich tutaj numerów może pojawić. To są po prostu numeracje, nie ma nazw, tylko są numery. Tak, jakby dla wyjaśnienia. Dalej opisuje ten otóż pan. Siła wiatru wynosiła około 6 do 8 km na godzinę z kierunku południowego. Jednak chmury nie zmieniały ani form, ani nie przesuwały się. Z naszego punktu obserwacyjnego 150 metrów dalej była jeszcze jedna chmura, która ale leżała bezpośrednio na ziemi. Również ona wyglądała jak chleb, ale była bardzo duża. Miała ona około 245 metrów długości, jakie dokładne stwierdzenie, 65 metrów wysokości i 60 metrów szerokości. Ta chmura była tak gęsta, że wyglądała, jakby miała stałą strukturę. Bardzo ciekawy opis ze stanowiska obserwacji. A było to stanowisko obserwacji ognia artylerii, jak woli ścisłości. Dalej opisuje, punkt obserwacyjny oddalony był około 900 do 1100 metrów od głównej linii walki, czyli troszeczkę na tyłach. I to wszystko, ta obserwacja, potwierdzają 22 ludzi sekcji numer 3 pierwszej kompanii obserwacyjnej.
oraz mnie samym, tak pisze autor tego zdarzenia. Odległość dokładnie do tego wzgórza, do tej chmury leżącej na ziemi wynosiła 1350 metrów. Wtedy opisuje, że jeden brytyjski regiment, i tu już się zaczyna taki w tej historii taki mały jak mankament, w jednych mówią o brytyjskim oddziale, w jednych opisach o nowozelandzkim oddziale. No ale zostawmy to, widzimy, że tu jakaś dyskrepancja jest, no, ale lecimy dalej. Brytyjski regiment pierwszej kompanii 4 batalionu z paroma setkami ludzi ruszył pod to wzgórze, w kierunku właśnie tego wzgórza numer 60. Doszli do chmury, wmaszerowali w nią bez zatrzymania się i żaden z nich nie wyszedł po drugiej stronie. Około godziny później, jak już ostatni człowiek w niej zniknął, chmura podniosła się do góry powoli i do wysokości, gdzie osiągnęła pozostałe 6 chmur, które tam wisiały. I następnie zaczęły się poruszać w kierunku północnym, w kierunku Bułgarii. Tak tutaj jest opisane. I w ciągu około 45 minut zniknęły z zasięgu wzroku. Całe to wydarzenie zostało potem opisane w aktach jako wyniszczenie kompletnej kompanii. Punkt, kropka. I na podstawie tego właśnie wydarzenia mówi się o porwaniu tej całej kompanii przez dziwny obiekt, który wystartował, oddalił się i żołnierze zniknęli. Czy ale tak naprawdę było? Otóż moje takie dochodzenia w tej sprawie wykazały coś bardziej innego i to może niektórych rozczaruje z jednej strony, no ale no zaczekajcie do końca, że tak powiem, bo całkiem to takie jasne nie jest, jak mi się na początku wydawało. Ja na początku myślałem, że rozwiązałem tą sprawę właściwie w 100%, ale jednak muszę powiedzieć, tu przyznać się, że jednak parę nieścisłości pozostało, także można powiedzieć, że sprawa nie całkiem jest taka zakończona, jakby się niektórym wydało, bo mi przynajmniej. Więc otóż co się stało? Kompania zniknęła, została zarejestrowana jako zaginiona i koniec. Ale gwoli jeszcze ścisłości, tą kampanię galipolską na początku te połączone siły brytyjsko-nowozelandzko-australijskie przegrały, to znaczy przegrały, zaistniał tam taki pat na końcu jakby, wojna pozycyjna, nic się tam nie działo, nikt nie mógł przełamać Turcy próbowali, bo to było właśnie turecka armia tam walczyła przeciwko Anglikom, ona chciała ich zepchnąć z powrotem do morza. Nie udało się to, ale również i Anglikom nie udało się wejść w głąb. Dopiero pod koniec wojny, w roku 1918, udało się Turków odeprzeć i tam po prostu zająć ten teren. I wtedy właśnie zaczęto szukać również tą zaginioną kompanią. Co się z nią stało? Więc no, w roku, że tak powiem, tutaj w 1918 znaleziono rzekomo tą kompanię i tu właśnie mnie to trochę zaczęło już dziwić, ponieważ jeżeli ją znaleziono, dlaczego w tych czasopismach nadal jest opisane, że ta kompania zaginęła i że porwało ją UFO, skoro została znaleziona. I powiem wam, jak to się stało, że ona została znaleziona i właściwie czy to była ta kompania, to jest właśnie ten cały problem. Otóż co tam się naprawdę stało? W rzeczywistości ta kompania, przypomnijmy, ja tu chcę właśnie powiedzieć, pierwsza kompania 4 batalionu, zapamiętajmy to, ruszyła z okopów na wzgórze 60. Koło tego wzgórza było takie lekkie wgłębienie, tam płynął strumyk, czy jakaś woda, jakaś rzeczka. Ta chmura rzekomo osiadła tak na ten jakby strumyk i tak dalej, czy na tą rzeczkę. Kompania przeszła przez tą rzekę, przez ten strumień i w rzeczywistości było tak, że kompania
kompania, ta czwarta kompania, pierwsza kompania czwartego batalionu weszła w tą chmurę i dlatego stracono ją z pola obserwacji. To stanowisko obserwacji artylerii już ich nie widziało, ponieważ oni wszyscy weszli w tą chmurę, co nie jest niczym jakimś dziwnym, ponieważ w górach, w pagórkowatym terenie, szczególnie kto w górach zresztą był, wie, że rano często chmury opadają, mgły są nad tymi różnymi pagórkami, wszystko jest pogrążone w takich ciemnych jakby tumanach, także nie jest to żadna jakaś dziwna rzecz. No, ale otóż trwało to, jak sam świadek mówi, około godziny, zanim ta kompania się tam kompletnie znalazła w tej chmurze. Wtedy, ale słońce zeszło już wyżej i chmura się kompletnie rozpłynęła, czy też odleciała, no jak on to opisuje, kompanii nie było. Naprawdę, ale kompania zdążyła już przejść przez tą chmurę, była nadal poza zasięgiem wzroku, przeszła przez to wzgórze i posuwała się dalej. Chmura odleciała, kompanii nie było, zanotowała, że zniknęła. Tym bardziej, że łączność z tą kompanią się urwała. Wtedy łączność była przez łączników, że tak powiem, utrzymywana. Łącznicy biegali tam i z powrotem z rozkazami. Nie było jeszcze przenośnych urządzeń radiowych. Ciągnono czasami druty telefoniczne, ale to było tylko jak się pozycje, że tak powiem, ustabilizowały, a tak to łącznicy, czasami też nawet gołębie pocztowe były wyrzucane. Więc kompania po prostu poszła dalej, nie miała łączności, więc stracono z nią kontakt. Ona obeszła to wzgórze, weszła dalej na taki otwarty teren. Tam oczywiście wojsko, wiadomo, otwarty teren zawsze niebezpieczny, ale jakimś sposobem, czy jakimś trafem postanowiło po prostu dowództwo tej kompanii, żeby przejść przez to pole na drugą stronę. I tu zaczęła się, że tak powiem, tragedia. Po prostu dostali się w krzyżowy ogień karabinów maszynowych i zostali praktycznie wystrzelani co do nogi. Tak banalnie to brzmi. Tureckie oddziały po prostu zasypały ich ogniem tak gęstym, że nikt nie wyszedł z tego żywy. Później front się oddalił, ucichło, fronty się jakby rozłączyły. Ci żołnierze leżeli na tym polu kilka dni. To było pole pewnego jakiegoś tam tureckiego rolnika, który później odważył się wyjść ze swojej posiadłości, zagrody czy gospodarstwa. Zobaczył, co się tam dzieje, ci żołnierze leżą. Wziął je wszystkich, ściągnął z pola i jak później po wojnie sam zeznał, tam była taka szczelina skalista. Wszystkich ich tam wrzucił. Nie chciał ich mieć na polu, musiał, że tak powiem, dalej to pole obrabiać. Tych żołnierzy tam również znaleziono. Później, po zakończeniu wojny, w 1919, specjalny korpus brytyjski, który przyjechał tam i poszukiwał swoich, że tak powiem, swoich żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli, bo kompania była, ta akurat w tym przypadku była zameldowana jako kompania, która zaginęła, więc oni ją tam odnaleźli, odnaleziono. Okazało się, że dokładnie wyszło 180 żołnierzy, z tego 122 znaleziono. Czyli jakaś część nadal, że tak powiem, jest nieznaleziona, ale nie ma tutaj żadnych dziwnych rzeczy. To już na wojnie bardzo wielu ludzi ginie bez śladu. Wystarczy, że pocisk jakiś artyleryjski uderzy, bom, i nic nie zostaje z człowieka. Dlatego tu nie może się tego za bardzo dziwić. Jednak tu jest jeszcze jeden aspekt. Niektóre źródła twierdzą, że ta pozostała część żołnierzy dostała się do niewoli i że armia turecka, która ich do niewoli tam tą pozostałość rzekomo wzięła, po prostu tych żołnierzy zabiła. Mówi się nawet o zabiciu nożami czy też maczetami, co byłoby również w tamtych czasach zbrodnią wojenną i dlatego jakby o tym się nie mówiło i dlatego być może ten status zaginionej kompanii dla obu stron był, że tak powiem, najbardziej dobrym wytłumaczeniem, ponieważ
Anglicy przyjęli to jako, czy też Nowozelandczycy przyjęli to jako pewnik, że zaginęli, natomiast strona turecka nie musiała się tłumaczyć z powodu jakichś przestępstw wojennych itd., itd. No ale na pierwszy rzut oka wygląda sprawa wyjaśniona, gdyż z dwóch, powiem jeszcze, może dodam, że z tych 122 żołnierzy, które znaleziono, dwóch natychmiast zidentyfikowano, którzy dokładnie rzeczywiście należeli do 4. kompanii 5. batalionu. Był to nawet nazwiska ich tutaj gdzieś mam. Muszę tutaj sobie, to był szeregowiec Barnaby i szeregowiec Carter. Ich po prostu od razu zidentyfikowano. Później po tych medalach śmierci zidentyfikowano tych 122. Sprawa jakby się rozwiązała. Ja sam kiedyś muszę powiedzieć, że napisałem nawet na pewien znany portal zajmujący się takimi rzeczami, bo tam kiedyś właśnie ktoś artykuł o tym, o zaginięciu tej kompanii przedstawił i jakoby porwało tą kompanię UFO, więc ja tam po prostu chciałem to wyjaśnić, no ale powiem krótko, że tam mnie, że tak powiem, wyśmiano, gdyż zarzucono mi, że nie umiem pisać, ponieważ jest to absolutnie stylistyczne i do widzenia. Nikt się nawet tym nie zainteresował, że dodałem czegoś do tej sprawy, że chciałem po prostu powiedzieć, że jest to troszeczkę inaczej niż się nam czasami by chciało uwierzyć z racji tego, czym się zajmujemy, i to się mogło tym panom nam nie podobać. Ale jakby nie było, nic nie szkodzi. Mam swój kanał, na którym mogę to śmiało powiedzieć. Jednak tutaj muszę powiedzieć, że mimo wszystko, mimo tych wyjaśnień, mimo tego wszystkiego, ta sprawa mi dalej troszeczkę spokoju nie dawała, ponieważ no, powiem krótko, że jak badam takie rzeczy i znajdę coś, co rzeczywiście przemawia za taką sytuacją, że teoretycznie jacyś hipotetyczni przybysze, coś takiego, powiedzmy, dokonali jakiegoś wzięcia czy uprowadzenia, oczywiście będę starał się to w jakiś sposób udowodnić i tym śladem podążyć. A tutaj nagle, cak, wyjaśniłem sprawę, no i po zabawie. Jednak pogrzebałem trochę dalej i powiem wam, że nagle znalazłem pewną rzecz, jak już na początku tego filmu wspomniałem, często ci autorzy, na przykład z nazwami się tutaj, że tak powiem, troszeczkę im się to tutaj kręciło, na przykład tutaj z tym Anzakiem jako miejscowość. I tu zacząłem właśnie na te nazwy zwracać uwagę, czy tam czasem jakiegoś błędu nie dokonano. No i bardzo szybko okazało się, że ta kompania, pierwsza kompania 4. batalionu, to wydarzenie miało miejsce 21 sierpnia 1915 roku i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten pan jednak kilku innych świadków i w kilku innych aktach dotyczących tej sprawy okazało się, że zaginęła jeszcze jedna kompania w tym samym miejscu, w takich samych warunkach. Również, że również jest opis o chmurze jak chleb. To jest właśnie, zawsze to mnie trochę zaczęło szokować, że niezależne jakby, dwa niezależne ośrodki obserwacyjne meldują to samo. To mogło wynikać z tego, że po prostu tam była taka też stacja jakby meteorologiczna, która też pogodę zapowiadała trochę. Być może stamtąd po prostu do różnych tych punktów oni, do stanowiska artylerii, wysyłali dane pogodowe. Być może ktoś takie określenie jak chmura jak chleb, wiszą chmury jak chleb, mógł powiedzieć i to się tak rozlazło, że tak powiem. Ale co ciekawe, okazało się, że nie chodziło tu wcale o pierwszą kompanię 4. batalionu, tylko o pierwszą kompanię 5. batalionu, która właśnie zaginęła w ten sposób nie 21 sierpnia, a 12 sierpnia. I tutaj mamy 21, a 12, jak obrócimy, czy jest to przekręcenie liczb, ale również są kompanie przekręcone i tak dalej. Tu się mówi o brytyjskim batalionie Norfolk,
A pierwsza kompania mówi się, a w tym drugi świadek twierdzi o nowozelandzkiej pierwszej kompanii 5. batalionu. Czyli mamy znowuż kompanię, która zginęła bez śladu. I nie znaleziono ani grobów, ani jakichkolwiek, że tak powiem, śladów po tych żołnierzach. Oprócz tych dziwnych określeń, chmury jak chleb, które się w tym czasie tam zaczęły pojawiać na bezchmurnym niebie. To mnie troszeczkę właśnie jakby cofnęło z powrotem, jakby nadało tej sprawie jakby troszeczkę znowu napędu, ponieważ nic nie udało mi się na temat tej drugiej kompanii jakby, że tak powiem, odnaleźć. Powiem tylko, że w czasie całej tej kampanii w Gallipoli zginęło 36 tysięcy żołnierzy, z czego 27 tysięcy nie znaleziono grobów 27 tysięcy, czyli potężną ilość. I tam takie zaginięcia żołnierzy były praktycznie na porządku dziennym. Któż by się martwił taką kompanią? Dla mnie nadal sprawa jest dziwna. Z jednej strony wyjaśniona, i tak również zauważyłem, że w niektórych takich poważniejszych może publikacjach na temat UFO i porwań, zauważyłem już takie wyjaśnienie również, iż żołnierze zostali znalezieni, i tak dalej. Ale tutaj w samych tych dokumentach jest, że tak powiem, trochę no nie. Nie powiem nieporządek, ale pewne rzeczy, które się ze sobą zderzają, i tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, co się stało z tymi żołnierzami, gdyż po prostu są tutaj cyfry poprzestawiane i tak dalej. W każdym razie wiem, że istniał pierwszy batalion, pierwsza kompania 4. batalionu istniała, batalion Norfolk, i też pierwsza kompania 5. batalionu istniała, i ta właśnie zaginęła. I ona zaginęła 12 sierpnia według świadków. Natomiast według dokumentów zaginęła brytyjska kompania 21 sierpnia, i ona została również znaleziona. Ale powiem jeszcze na koniec, zanim zakończę to, powiem wam, że takich rzeczy jest w historii ufologii czy w ufologicznych dochodzeniach troszeczkę więcej, bardzo dużo. Niektóre są uznane za wyjaśnione, potem się okaże, że są znowuż niewyjaśnione, albo że no będą wyjaśnione, bo jakieś tam wiadomości znowu, jakieś informacje się dostały. Na przykład powiem wam, że swego czasu sensacyjna wiadomość, słynna eskadra, która zginęła nad Trójkątem Bermudzkim, lot FT-19, gdzie cała eskadra samolotów typu TBM Avenger zniknęła bez śladu, została odnaleziona. Oczywiście okazało się, że znaleziono wrak samolotu na dnie, gdzieś tam w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego. No, ale oczywiście nie był to TBM Avenger, tylko jakaś dwusilnikowa prywatna maszyna, i tym sposobem nadal samolot są nadal zaginione. Jednak świadczy to, że coś się dzieje, że ktoś to obserwuje. Pokażę wam tu jeszcze jeden taki, na koniec, taki dziwny przypadek. Spójrzcie tutaj. O, tu to jest też. To jest statek. Tak troszeczkę od tematu odbiegnę na koniec, ale właściwie on ma tyle wspólnego z tą zaginioną kompanią, ile został wyjaśniony. Ja uważam, że nadal nie jest wyjaśniony. Dlaczego tak uważam? Otóż jest to statek. Nazywa się Cyklops, i on w czasie I wojny światowej przepływał przez Trójkąt Bermudzki. Nadał przez swoją radiostację do Nowego Jorku, płynął z ładunkiem węgla. Nadał taką wiadomość: zawinę do portu w oznaczonym terminie. I to była ostatnia wiadomość. Nikt go już nie zobaczył, po prostu nie dopłynął, zniknął, nie ma. Zniknął na Trójkącie Bermudzkim, więc mamy tu zaginięcie. Jednak po wojnie, wiele lat później, znaczy po wojnie, no jakieś, nie wiem, w 80-tych latach, jeśli nie mylę, czy w 90-tych nawet, znaleziono ten statek, znaczy znaleziono statek Cyklops. I ogłoszono w sieci, iż tajemnica Cyklopsa została wyjaśniona, gdyż znaleziono wrak.
Jednak co się okazało? Poda nawet pozycję, gdzie on leży. No i tak byłoby fajnie, gdyby nie to, że kiedyś miałem taki dziennik pokładowy, właściwie dziennik, taką książkę, zbiór dzienników pokładowych kapitanów niemieckich łodzi podwodnych. I jedna taka pozycja w tym dzienniku była, któregoś tam, już nie pamiętam dokładnie którego, napisane było tak. W pobliżu Nowego Jorku trafiam torpedą statek o nazwie Cyklops, który idzie na dno, który tonie, i podał pozycję. No i oczywiście tam, na tej pozycji, znaleziono tego Cyklopsa. Spójrzcie na to. Cyklops, Liverpool. Dokładnie ten statek. Ale to było w 1944 roku. To nie jest. Widzicie, że to się całkiem inny statek jest. On również ma taką samą nazwę tylko. I to właśnie chciałem wam tylko pokazać, jak często, łatwo takie przypadki jakby spawają dwie sprawy razem, zespawują i potem powstaje takie zamieszanie troszeczkę. Czyli według mnie ten cyklops nadal nie jest znaleziony i nadal jest to sprawa otwarta. Natomiast to, co znaleziono, jest dokładnie ten statek, który po prostu został storpedowany w pobliżu Nowego Jorku, tak jak w tym dzienniku pokładowym pisze, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie muszę wam powiedzieć, że to znalazł mój brat, nie ja, tylko mój brat to przez przypadek odnalazł, ja to wam tylko tak jakby do tej sprawy tak jakby chciałem dodać, aby jakby tak uczulić wszystkich tych, którzy się tymi rzeczami zajmują, że nie zawsze tak łatwo jest po prostu do czegoś dojść lub też od razu przyjąć, że ta sprawa już jest zbadana i koniec. Sprawy cały czas mogą być od nowa wyciągane, gdyż w miarę czasu często dostajemy nowy przepływ informacji. Można znaleźć, ciągle napływają nowe informacje, dlatego pewne tematy są cały czas otwarte. Ja również sam mam kilka takich spraw, o których nagram filmy, jak tylko po prostu czegoś nowego się dowiem, czy na przykład w przypadku zdarzenia w Emilcinie, czy też innych zdarzeń tego typu, czy też powiedzmy hybrydy z Waldenburga, natychmiast wam powiadomię was o tym, jak stan rzeczy jest, gdyż uważam, że wszystkie te sprawy nadal nie zostały wyjaśnione. I na tym kończę moją dzisiejszą opowieść, gdzie było troszeczkę tak, może niektórzy będą rozczarowani, że nic specjalnego właściwie się nie wydarzyło, ale moim celem było pokazanie, że czasami sprawy już jakby wyjaśnione nie zawsze do końca są, że tak powiem, odkryte. I tym kończę i żegnam na dzisiaj. Zapraszam oczywiście do moich następnych filmów. Cześć, trzymajcie się.